jestem Justyna i jestem roślinoholikiem. Witajcie w mojej małej pracowni. Jeżeli też jesteście roślinoholikami, to mam nadzieję, że Wam się spodoba tutaj. A dzisiaj przygotowałam dla Was ciekawostkę. Monstere variegate, chociaż pewnie tego nie widać za bardzo, bo to jest bardzo mało wybarwiona Monstera variegata. To jest, no w zasadzie to są dwie sadzonki z mojej dużej rośliny, którą Wam pokażę tutaj. Możecie sobie zobaczyć. Teraz pokazuję Monstere variegate. I przycięłam tę sadzonkę, dlatego że straciła prawie zupełnie wariegację. No, przestała się wybarwiać na biało. Tak się czasami dzieje z monsterami wariegatami. Nie jest to wcale rzadkie zjawisko. W ogóle, jeżeli ktoś nie wie, czym jest wariegacja, to nagrywałam już wcześniej o tym filmik, więc możecie tutaj sobie obejrzeć. Ja tak powiem tylko w skrócie, że to jest taka mutacja genetyczna rośliny, która powoduje, że w pewnych częściach rośliny ona po prostu przestaje produkować chlorofil, stąd te białe wybarwienia. Czy akurat w przypadku tej rośliny białe, bo są też różne inne kolory, ale to może nie tym razem. W każdym razie, każdy kolekcjoner, który ma w swojej kolekcji monstere variegate, zna pewnie ten ból, kiedy na liściach nie ma już nic, zupełnie są całkiem zielone. I co wtedy właśnie można zrobić? No to odciąć taki pęd. Jak widać tutaj, na tym naszym gagatku, ten Wam pokażę też na zbliżeniach. Już na łodydze w ogóle nie widać żadnych białych przebarwień. To jest istotne też, żeby nie patrzeć tylko na liść, ale też żeby przyjrzeć się łodydze. No bo to od niej będą szły kolejne liście. Więc jeżeli jest taka sytuacja jak tutaj, no to podjęłam taką właśnie decyzję, że przytnę w tym miejscu. Konkretnie przycinałam tę oto sadzonkę. No czasami właśnie tak się zdarza, że pod wpływem tego cięcia ona jakoś tak się motywuje do tego, żeby właśnie ten kolor wrócił. I no właśnie tutaj tym filmikiem chciałam tak trochę dodać nadziei, że ta wariegacja może powrócić, bo jak widzimy tutaj, zupełnie, no praktycznie, no są jakieś tam małe plamki. Na tym jest trochę takich ciapek. Na łodygach zupełnie praktycznie nic. Jedynie w jednym miejscu maleńka kreseczka. O, i tu druga kreseczka. To też Wam pokażę na zbliżeniu. I no właśnie. Natomiast taka ciekawostka. To jest sadzonka szczytowa, ucięta z tego gagatka. Bo zauważyłam właśnie taką rzecz i właśnie to trzeba się przyglądać. Bo można mieć miłą niespodziankę czasami. Otóż tutaj jak się popatrzy na liście, no to nic, że tak powiem, szczególnego to nie widać. Bo tutaj no podobnie jest jak w tej roślinie, prawda? Jakieś tam drobne ciapki. Natomiast tutaj łodyga, na której tutaj już idzie kolejny liść, tutaj go mamy, jest bardzo mocno zwariegowana. Jest bardzo dużo tych pasków, więc to oznacza na 100%, że ten liść, który tutaj idzie, będzie dużo bardziej zwariegowany niż te i będzie miał dużo białego. Więc taka historia, taki mały mój sukces chciałam się Wam pochwalić i właśnie też pokazać, że
że jest to możliwe. A jak w ogóle właśnie, jak taką sadzonkę zrobić? No po prostu szczyt. Ja ucięłam właśnie, taka, o tyle dobra sytuacja była, że były aż dwa korzonki powietrzne. I z tych korzeni powietrznych po 2 tygodniach, bo to tylko 2 tygodnie, w wodzie siedziała ta sadzonka i już tak ładnie całkiem zaczęła nam się ukorzeniać. Więc myślę, że całkiem fajnie, zwłaszcza, że mamy zimę, więc to też nie było takie oczywiste, że tak szybko się ukorzeni, że bezproblemowo. Myślę, że jeszcze tak z 2 tygodnie i będzie gotowa do wsadzenia w ziemię. Jak się pokaże, jak wyjdzie ten liść, to się pochwalę, pokażę Wam, jak wygląda. No. I myślę, że to na dzisiaj tyle. Taki krótki filmik. Dajcie znać, jak się Wam podoba. I podzielcie się może swoimi doświadczeniami, czy Wam się udało przywrócić z regresu wariegację na monsterze, a może na jakiejś innej roślinie. Jeśli się Wam podoba mój filmik, to rozważcie może subskrypcję kanału. Dajcie łapkę w górę, no może tam skomentujcie, jak chcecie. Ja nie przymuszam nikogo oczywiście, ale będzie mi bardzo miło. Także no, to wszystko na dzisiaj i żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!